Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podsumowaniu, powiedzmy, sezonu 2013 i 2014, tych wystaw, które się do tego momentu odbyły. Właśnie w zeszłym tygodniu, w sobotę, zakończyła się ostatnia w tym, że tak powiem, roku wystawa poświęcona gołębiom pocztowym. Była to wystawa w Brnie, czwarta europejska wystawa gołębi pocztowych. Jak wiecie, koledzy z filmów, my tam wspólnie byliśmy tutaj z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem, z kolegą Zdzisławem Karoniem. Na filmach widzieliście, jak tam wyglądało. A dzisiaj, kiedy już minęło kilka dni od tej wystawy, jest taki okres, można powiedzieć, refleksji, takich pewnych przemyśleń. I właśnie chcemy sobie troszeczkę porozmawiać o tej wystawie, o innych wystawach, o różnych ciekawostkach, przemyśleniach. Tutaj kolegę też Zbyszka poprosimy później o powiedzenie więcej o tym oddziale, o sekcji koziegłówki, która tutaj powstała w tym oddziale, gdzie kolega właśnie lotuje. No a zaczniemy może, tak jak mówiłem już, od podsumowania tej wystawy w Brnie, gdzie Polacy kolejny raz odnieśli bardzo duży sukces. Ale może o tym sukcesie, o tym, ile medali zdobyli, jak to wyglądało od strony organizacyjnej, to może powiedzą już koledzy Zbyszek i kolega Zdzisław. Proszę bardzo. Który zacznie? Może kolega Zdzisław. Damy kolegów. Ja kolegów zapraszam do hodowcy. W miesiącu marcu, w trzecim numerze, będzie relacja moja z tej wystawy europejskiej. Obszernie. Tutaj w paru minutach możemy powiedzieć, że każda wystawa jest przyjemna, bo spotyka się przyjaciół, kolegów, wymienia się poglądy, można porozmawiać na różne tematy. Tym bardziej, że odnieśliśmy tam duże zwycięstwo, tak w poprzednich wystawach trzech, które się odbyły na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. W Czechach była czwarta edycja wystaw europejskich. No tutaj znakomity wynik. Podsumowując, to zdobyliśmy 6 złotych medali, tak? 6 w sumie, tak, 6 złotych, 4 srebrne i 6 brązowych medali. Czyli w sumie 16 medali. Plus tak, jest, że standard, tak, piąte, tak, miejsce, także 17 medali. Nie, to jest, tak jak powiedziałem, 6 złotych, 4 srebrne, 6 brązowych. W tym jest pierwsze miejsce samica kolegi Zdzisława Lademana. To wielki sukces, ponieważ Czesi, Słowacy słyną z tego. Tutaj Polacy pokazali swoją klasę, że też potrafią mieć bardzo piękne, dobre gołębie. No i ogólny wynik w sporcie. Pierwsze miejsce już na olimpiadzie w Dortmundzie. Wiceprezydent István Bardos wprowadził jakby taką kategorię za sport, bo on uważa, że powinien zwycięzca być ten, kto wygrywa sport. No niestety jest na olimpiadach i na europejskich wystawach, że liczy się standard. No w sporcie tu również wynik był, że Polacy, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych wygrał tą kategorię sport ogólną, prawda? No. Ale sensacją jest, że w standardzie Polska ma drugie miejsce. I drużynowo, bo liczą się 5 samic i 5 samców, drużynowo mamy drugie miejsce. To też już jest rewelacja. Tak. To jeden medal więcej, bo za standard dostaliśmy również drużynowy medal, właśnie przyoczyliśmy, więc srebrny medal to mamy 5. Jednak jeszcze za mało dni upłynęło, żeby dokładnie to wszystko przeanalizować, na żywo relacjonujemy. Wystawa udała się, dopisali ludzie. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, nasze wystawy są to imponujące wystawy. Takich wystaw się nie ogląda w Europie. Można w Portugalii jeszcze zobaczyć, natomiast w Europie nie spotyka się takich jak w Polsce. Są to pod każdym względem. Właśnie a propos wystaw, to pamiętam, jak kolega Wążała, bodajże Jarek, mi opowiadał we Francji na olimpiadzie w Lwie, to ponoć się przewinęło tylko około 300-400 osób przez cały czas tam. No więc we Francji. Porównując nawet olimpiady, prawda, no to są kraje, gdzie
Olimpiady niektóre to są na poziomie, jeżeli chodzi o zwiedzających, jak u nas w Polsce, ogólnopolskie. Także no, nasze wystawy są imponujące. To nie jest moje zdanie od siebie, bo było tak, że chwalimy tylko swoje, ale to są opinie wielu kolegów z zagranicy, którzy odwiedzają nasze wystawy i podkreślają, że takich wystaw nigdzie nie widzieli, prawda? Więc przechodząc jakby z tej wystawy naszej ogólnopolskiej, bo to było tylko parę dni, jeszcze świeżo w pamięci, ja bynajmniej miałem tą wystawę w Sosnowcu ogólnopolsko i Brno, no to jest szokujące, że no, tu widać ilu hodowców zwiedza wystawę u nas, a ilu tam. Ale można powiedzieć, że jest to taki klimat, w którym również dobrze można się poczuć, bo jest spokojnie, można wszystko dokładnie obejrzeć, jest czas na rozmowy i tak dalej. Natomiast w Sosnowcu w sobotę no to jest taki tłok, że niestety całego programu nie idzie zrealizować, bo jest tak dużo ludzi. Ale Polaków i tak było dużo, nie? Polaków było dużo, było. Wystawa była do niedzieli. Do soboty. No w sobotę, ale chodziła, a wydawali gołębie. Wydawanie, tak. W niedzielę wydawanie było gołębi. Muszę powiedzieć, ekspozycja była ładna. Brało udział 14 państw. A Bułgarii właśnie nie było. Była pusta reprezentacja, z gołębiami z Bułgarii. Gołębie nie dojechały, nie było gołębi bułgarskich. Po raz pierwszy w życiu, jak zwiedziłem wiele olimpiad, wiele wystaw, wszystkie, no bardzo dużo, ale nie spotkałem się z takim precedensem, jak był w Brnie, że na karcie ocen, na klatkach nigdzie nie było pozycji gołębia. Którą zdobył na wystawie. Dokładnie. I nie wiem dlaczego, było tylko w standardzie i ta punktacja. Natomiast w sporcie nie było w ogóle. No, jest to dla hodowców, dla zwiedzających jest wygoda, jeżeli patrzy i widzi, że ten gołąb ma taką, a nie inną lokatę. Już wzrokowo i widzi z kim, kogo ma przed sobą, prawda? A tu nie wiadomo. Trzeba było nabyć taki, pokażmy troszeczkę. Katalog nie był drogi, bo jedno katalog euro. Jedno euro to nie ponad był drogi. Ceny natomiast polskie. Cena biletu wstępu na jeden dzień było 10 euro, więc no, cena dość wysoka. Standard był tylko już dołożony. Na kartce był dołożony. I karteczka. Katalog był przygotowany widocznie wcześniej. Natomiast dodrukowane były wyniki standardu, prawda? I drużynowe. I tylko z tym katalogiem można było oglądać gołębie. Odszukiwać go w katalogu. I szukać w katalogu, jaką ma pozycję. Jak myśmy zajechali na wystawę do Brna, to ja momentalnie pobiegłem do gołębi, bo byłem tak ciekawy, jak Polska wypadła na tej wystawie. I szukam, patrzę, przeglądam, nie ma. No sądziłem, że jeszcze organizator nie zdążył. Sądziłem, że uzupełni to, prawda? Więc czekałem. No okazuje się, że nie było. No taki niedosyt, taki niesmak. Nie wiem, czy po prostu przeoczenie, czy jakaś nowa moda. Sądzę, że hodowcy nie za bardzo zaakceptują, jeżeli to by był nowy trend w wystawach, bo to jest uciążliwe. Niewygodne. Tak. Także to jeden taki minus tej wystawy. Jeszcze powiedzmy, przepraszam, Zdzisław, te wszystkie przemyślenia, o których teraz rozmawiamy, oczywiście będą w numerze hodowcy w Twoim artykule poświęconym wystawie. Nie mogę zdradzać, co będzie. Ja w tej chwili piszę i będzie można przeczytać. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zachęcić. Zachęcamy, tak, bo nawet dzwonią hodowcy i pytają o wiele spraw w rozmowach telefonicznych. No, okazuje się, że jeszcze nie wszyscy czytają czasopisma, tak jak wcześniej byliśmy u Hitila, to on wszystko, co tylko o gołębiach się pisze, to on czyta. Czy
publikacje prasowe, czy na internecie, czy książki, wszystko. On jest na bieżąco z wiedzą i stara się być na czasie. No, u nas nie wszyscy hodowcy, no, niektórzy traktują to jako hobby i bardzo tak lajtowo bym powiedział, że tylko ich interesują gołąbki, lotowanie, tak bardzo się nie angażują mocno, no ale są hodowcy, którzy profesjonalnie już zajmują się i hodowlą, i zdobywaniem wiedzy, bo dzisiaj bez wiedzy no to niewiele samemu się zrobi. Także czyli zachęcam. W lutowym numerze hodowcy będzie, czy marcowy? To będzie w marcowym. Tak, bo marcowy dopiero jest redagowany. To będzie numer 3, drugi już. Także zachęcamy gorąco do lektury tego numeru. Tak, i tam będzie o wystawie dużo materiałów fotograficznych. Mamy całą wystawę, właśnie mam reportaż. Będę chciał pokazać te zdjęcia, które jakby najbardziej istotne, bo zdjęć bardzo dużo mam, ale to nie jest możliwe, żeby pokazać wszystkie zrozumiałe. To jest, myślę, dla wszystkich, że no, istotne i bardzo ważne, tak jak dekoracja mistrzów, sama wystawa i tak dalej. Także postaram się, żeby było jak najwięcej, jak najbardziej ciekawe dla czytelników. Ale no, nie wiem, staram się pisać tak pod czytelnika, nie pod siebie, bo wiadomo, to nie tylko ja czytam, ale tysiące hodowców w Polsce i za granicą. Ja od siebie dodam, że my też staraliśmy się kolegę Zdzisława, że tak powiem, obserwować w pracy, co widzicie koledzy na filmach, które mamy z tej wystawy z Brna. Widzieliśmy kolegę Zdzisława, jak też rozmawiał z bardzo znanym hodowcą z Czech, z panem Machą, tak, to już tam miałem sygnały, od razu sprawdzali to, co mówiliśmy, że był zapaśnikiem, to ja już miałem od razu informację, sprawdzili w Wikipedii, rzeczywiście zdobył te medale, o których wspomnieliśmy, była to taka ciekawostka. Później też, kiedy rozmawialiśmy z innymi hodowcami, to było bardzo interesujące. Tutaj skarbnica wiedzy z tego sportu gołębiarskiego, jaką jest niewątpliwie nasz kolega, to kolega Zdzisław właśnie, to na pewno niejednokrotnie nam jeszcze zaskoczy informacjami, które nam tutaj, że tak powiem, przekazuje. A zachęcam wszystkich też do oglądania kolejnych odcinków. Tam teraz już zdążyliśmy zamieścić dzisiaj z Petrem Lukasem Hitilami fotoreportaż, gdzie kolega Zdzisław jest narratorem, tłumaczem, aczkolwiek jest to bardzo ciężka, że tak powiem, forma tłumaczenia, gdyż te języki polski, słowacki są bardzo podobne i wtedy my się rozumiemy, hodowcy, miejmy nadzieję, też są tylko niektóre słowa, które mogą wprowadzać w błąd, ale takie tłumaczenie takich bardzo podobnych języków jest dość trudne. Wtedy, kiedy byłem w Hiszpanii, mi tłumaczyli właśnie, że ja się pytam, czy portugalskiego się nie uczą w szkole. On mówi, a wy się czeskiego też nie uczycie. No rzeczywiście trzeba przyznać uczciwie, że czeski, słowacki są te języki, które u nas są, powiedzmy, martwe, jeżeli chodzi o nauczanie. To specyficzne już środowiska tylko korzystają z tego. A natomiast podobnie właśnie z takimi też jest językami, ale nam ta bariera językowa nie stanowi żadnego problemu. Tutaj też jeszcze powiedzmy może Zdzisław coś o tej gali, na której wspólnie byliśmy wieczorem. Tam nawet taka ciekawostka była, że w marynarkach wchodzili jedni, ale była taka incydent, powiedzmy, tak to nazwijmy, taki trochę komiczny, że w swetrze nie chcieli wpuścić jednego z hodowców, ale to jest z Polski, to człowiek też z zagranicy, to była ciekawostka taka. Za chwileczkę Polacy poradzili. No, o tym to ja nie będę mówił, bo jedno, że nie wypada, a drugie, nie byłem tak świadkiem. No wiadomo, że wieczorową porą i na jakiekolwiek przyjęcia to trzeba chodzić wieczorowo i to jest przyjęte na całym świecie. Co innego, jak jest takie partii gdzieś na polu, jak to mówią górale, to jest co innego, a to jest gala i trzeba jakoś... Ale ja na ten temat nie powiem, bo nie byłem świadkiem, nie widziałem, a czegoś, co nie wiem, no kolega Krzysztof tutaj mnie wychwala, że wiedza u mnie, no są lepsi ode mnie, mają większą wiedzę na temat hodowli i w ogóle związku i tradycji. No ja staram się na bieżąco śledzić wszystko, co się dzieje od 30 lat. Zawsze i również międzynarodowe wydarzenia.
No, ale są na pewno lepsi ode mnie, także ja tutaj ale się nie chwalę. Ty na gali byłeś jednym głównym, można powiedzieć, reżyserów, bo kolega Jan Kawaler poprosił właśnie ciebie o to, żeby zorganizować niejako dekorację tych, którzy odbierali nagrody, ponieważ Krzysztof tu mnie wypuszcza trochę. Nie, tak było właśnie, że na aut. Nie byli wszyscy z polskich hodowców. Nie, no koledzy, to jest mógł zaprosić hodowców, żeby odbierali medale. Jest tak, że na olimpiadach, na tego typu wystawach, no nie każdy hodowca może jechać. I zdarza się, to nie tylko u nas, ale w każdym związku, gdzie osobiście hodowca nie może odebrać medalu, odbiera osoba współprawniona, tak będzie wskazana. Prezydent, ewentualnie wiceprezydent, delegat, powiedzmy tak, delegat, który jest na danej imprezie przez związek reprezentuje. Tak, nie ma to tak brzydko. Ale ja pamiętam, że tutaj Zbyszek odebrał sam, ale ty też odbierałeś w czyimś imieniu. No tak, ale znaczy, no, chodzi o to, żeby ludzie oglądając dlatego reportaż nie pomylili, że to było, że nie, się utrzymał. Chodziło o to, że w imieniu czyimś. Właśnie i tutaj pan prezydent bardzo sprytnie i mądrze zwrócił uwagę, że no, jeżeli on by sam odbierał za tych hodowców, którzy nie przybyli do Brna, to no, wyobraźcie sobie, jakby było odbierane, jeżeli on by no, trzech hodowców odbierało i ogólny za standard, to tak, no to powiedzmy, no 10 medali, czy koło 10 medali by wychodził na scenę i on odbierał, no to by było szokujące dla oglądających, bo by, no faktycznie, no, a tak to wyglądało, że tutaj każdej osoby to był kolega Lademan, odbierał kolega Zbigniew Oleksik, kolega Krzysztof Kawaler odbierał osobiście. Tak. Natomiast jeszcze, w imieniu pozostałych kolegów chyba już to już w imieniu delegacji. Właśnie tak prezydent właśnie mądrze podpowiedział, żeby to zrobić, że każdy obecny na gali hodowca polski, żeby w jakiejś kategorii odebrał. No, z samego wyglądu gali. Ja również odbierałem medal i paru innych, no ale to nie jest, że chodziło o to, żeby to jakoś wyglądało, żeby ta gala, no myślę, ale, że dobrze to. Ale o tyle, ile Polaków można jakoś tłumaczyć, ja uważam osobiście, że to jest jednak odległość, jakieś trzeba za granicę pojechać, natomiast Czesi, Słowacy nie odbierali osobiście też. Nie chcę się wypowiadać na te tematy, bo życie pisze różne scenogramy. I tutaj, no może hodowca chory był, może coś się stało, no różnie. A może po prostu nie stać go było, żeby je. Nie. Tutaj trzeba mieć dystans do tych spraw, bo nie sądzę, żeby hodowca zlekceważył odbiór medalu. Coś musiało być powodem i miejmy nadzieję, że był to bardzo ważny powód, który uniemożliwił mu odbiór tego medalu, a ja bym tak podchodził, nie podchodził już tak z góry przez oddał. Finansowo też trzeba być przygotowany, żeby tam odebrać medal, to też 40 euro trzeba do gali wpłacić, później bilety były po 10 euro za każdy jeden dzień. To też troszeczkę tak by wyszło, trochę finansowo, no nie każdy. No różnie jest, ale trzeba wziąć pod uwagę ten czynnik ludzki, że różnie może być, może ktoś z członek rodziny bardzo chory, ewentualnie sam hodowca, no różnie jest, albo też bywa, że hodowcy już są w podeszłym wieku, co też ciężko taką podróż no wykonać. Tak, także na pewno każdy chce medal osobiście odebrać. No. Ja od siebie dodam, że na gali, kiedy właśnie siedzieliśmy przy stoliku razem i mieliśmy zamiar się tutaj delektować specjalnie kuchni czeskiej, to troszeczkę byliśmy, powiedzmy szczerze, niemile zaskoczeni, gdyż niczym nas ta kuchnia nie zaskoczyła. Jaka gala sama była wkładna, ale jedzenie dla Polaków troszeczkę skromne. Ja bym tutaj, ponieważ byłem na wielu galach takich hodowców gołębi i nie tylko, ale kolega tutaj Zbigniew był po raz pierwszy na gali międzynarodowej, tutaj akurat europejskiej. I niech on powie tak, no odbierał złote dwa medale, niech on się wypowie, jakie jego są przeżycia, doznania.
z tej imprezy. Jeszcze podkreślając to, jako impreza, w zeszłym roku byliśmy wspólnie w Nitrze, ale wprawdzie na gali nie byliśmy, ale ja mówię o gali. Jak się jest na gali i odbiera się złoty medal, to są przeżycia i niech on się podzieli. No to są takie refleksje, że bo to się już nie pamiętam, bo ten człowiek jest tak podbudzony tym wszystkim. Ale samo jako gala to była bardzo przyjemnie zorganizowana, takie było przyzwoite wręczenie samo, taki szacunek prezydenta też czeskiego, później same te piosenki, także jako poczęstunek to ładnie wyglądało wszystko, zorganizowane było fajnie. Tylko tak jak mówię, no samo może ten poczęstunek, poczęstunku jakichś drinków czy czegoś. Chodzi o menu dokładnie. Menu do głosu, no to troszkę jako dla Polaków było lekko skromne. Szarumima, jak to mówią. Ale tak ogólnie to jako odebrałem to bardzo pozytywnie i ładnie było, takie czyściutko i wszystko elegancko, także nie można tu narzekać ogólnie na obraz całej gali, tylko tak mówię, no troszeczkę tam jako Polacy, żeśmy do samego początku menu mieliśmy troszeczkę tam... Nie. Ale Zbyszek jako osoba, że tak powiem, odznaczona tymi dwoma medalami, to była bardzo rozpoznawalna, nie tylko przez Polaków, którzy byli na tej gali, znaczy nie tylko na gali, ale na wszystkich tych... Rumunii, Czechów, Słowaków. Tak, to przy stolikach widzieliśmy, kolega Zbyszek był zapraszany, robili sobie zdjęcia pamiątkowe, byli bardzo zainteresowani rozmową, kontaktem z kolegą Zbyszkiem. I Zbyszek, jak coś i najbardziej, jakie te rozmowy utkwiły w pamięci, bo tam koledzy już sygnalizowali, że też było pytanie o ten zakład, który z kolegą Waldkiem Piszczałą, że tak powiem, podjąłeś to pytanie, o co był ten zakład i no jak to tam... Planujesz? Tak jak pan tutaj Waldek powiedział, że jest to słodka tajemnica na razie, także nie będziemy tu zdradzać sekretów, po prostu zaproponował pan Piszczała, także tutaj no nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać. Ale krótko mówiąc, refleksje z wystawy masz pozytywne, negatywne? No, pozytywne, no bo to jest, ja tam tak mówię, no to człowiek jest tak podniecony tym wszystkim, że po prostu no, jest zadowolony tym sukcesem i tak dalej, także no dla mnie wiadomo, że ten poczęstunek był mniej ważny, bo to już człowiek był samym tym, żył tymi medalami i całą tą atmosferą. Pierwszy raz, jak tu kolega wspomniał, że takim się uczestniczyłem, no to dla mnie było wszystko nowością i takim czymś nowym i takim pozytywnym. Masz przy sobie medale, przy okazji masz przy sobie? Mam medale. Pokażmy może od razu je przy okazji. Jak jesteśmy, tam jeden kolega Zdzisław już ma, o, widzimy go z bliska. Tu jeden mam, bo akurat... O, tak wyglądają te medale. Pierwsze miejsce w klasie D, no przy moim szczęściu też udało mi się w tym roku właśnie mieć pierwsze miejsce. Liczyłem tak na trzecie, mówię, żeby tak się tylko udało zdobyć, a tu się okazało, że jest pierwsze. Złoty medal. Bo do tej pory no, z tym wynikiem były tak trzecie, czwarte miejsce, także ale udało się w tym roku. A kolega Zdzisław trzyma ten złoty z kategorii C, tak? No tutaj tak było, no tutaj to była tak troszeczkę przewaga dosyć duża, także tutaj tak no... Nie było żadnego zaskoczenia. No a ten D to jestem bardzo zaskoczony, no, dlatego nie spodziewałem się w ogóle, że tak będzie, nie? Czyli podsumowując... Muszę powiedzieć kolegom tutaj, już zapraszając w imieniu organizatorów, ja tylko informacyjnie, bo nie jestem upoważniony do zapraszania, ale informacyjnie powiem, że europejska wystawa następna za 2 lata odbędzie się w Rumunii. Rumunii serdecznie zapraszają, mieli stoisko w Brnie, tam gdzie stoiska targowe były. Taka na ludową taka pani była. Dziewczyna powiedzmy była w stroju ludowym rumuńskim. No mieli pięknie zorganizowane stoisko, pokazywali film o tym gołębniku, częstowali śliwowicą oryginalną rumuńską. Tam smakowszy, że tak powiem. Trzeba będzie na tydzień czasu jechać. Przyjemnie. Przyjemnie. Muszę powiedzieć, że gala odbyła się w takiej atmosferze przyjaznej, towarzyskiej. Było około 260 uczestników tej gali. Tak policzyliśmy na szybko według stołów, ilości, stoły były okrągłe. 48. Tak, 108 osób przy stole. No, sympatycznie, miło. Można powiedzieć, że zakończyła się o 24 ta gala, ale jeszcze dłużej hodowcy i bawili się. O 3 godzinie żeśmy przyszli. Nie wiem o której, ale jeszcze. Tak, ale jeszcze właśnie wielu hodowców i z Niemiec, i z Austrii przyniosło się na hol
jeszcze dyskutowali, myśmy już opuszczali. W pokojach hotelowych też trwały dyskusje do rana niektórych. Tak, także to są klimaty właśnie takich imprez międzynarodowych. Muszę jeszcze kolegom hodowcom powiedzieć, że po raz pierwszy w Polsce, w Poznaniu, był taki system opracowany przez, no nie wiem, nie chcę tu wymienić nazwiska, kto to wymyślił, ale bardzo dobry pomysł, że gołębie były pod nadzorem, to zwiedzające olimpiadę mogli to zobaczyć. Jedno, że były kamery zainstalowane, ale również byli nad każdym rzędem gołębi, był obserwator na takim podejście i obserwował, żeby tam nikt do gołębia się nie zbliżał. Gołębie były oddzielone od zwiedzających i to już wykorzystali Słowacy na swojej olimpiadzie, co pisałem, również tak samo jak ten symbol zapalenia zniczu olimpijskiego z Poznania, gdzie przekazanie jakby senior i junior też było jakby podpatrzone bardzo przyjemnie. Sprawy organizacyjnych Polska jest przykładem. To można powiedzieć, że jednak no, podobało się i jest stosowane na innych wystawach. I tu w Brnie również tak było, że klatki gołębi były oddzielone taśmą, że zwiedzający mógł z odległości metra oglądać gołąbki, natomiast nie miał możliwości podejść i to manipulować. Tak, była taka strefa jakby bezpieczeństwa i na tym czuwali specjalni obserwatorzy, którzy też na podestach widzieli. Także to było polski pomysł, który już powielany jest i to jest też miło, że jednak coś wnosimy nawet w dziedzinie organizacji, prawda, wystaw. Także kończąc to podsumowanie, też jeszcze chcemy powiedzieć, że z uwagi na to, że kolega Zbyszek, który zdobył na tej wystawie 2 złote medale, też został mistrzem Polski w kategorii GMP, w kategorii Sport C, ma bardzo dużo telefonów z zapytaniami różnego rodzaju o hodowlę, o prowadzenie. My staraliśmy się też na filmach naszych pokazywać jak najwięcej tutaj detali z tej hodowli, ale w związku z tym zainteresowaniem dużym uruchamiamy w tym tygodniu, tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, teraz miejmy nadzieję, że nam się uda wszystko zrobić, ale jesteśmy na dobrej drodze, taki czat, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł tutaj bezpośrednio z kolegą Zbyszkiem porozmawiać, zadać mu pytanie, taki jakby bezpośredni kanał komunikacyjny za pośrednictwem naszej strony. Także na razie kolegom dziękujemy, a postaram się też w przyszłości, tutaj zwłaszcza kolegę Zdzisława Karonia, poprosić o różnego rodzaju refleksje, spostrzeżenia, podróżowanie z nami po hodowlach, żeby jak najwięcej tutaj kolegom z branży sportu gołębiarskiego zaprezentować. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Dobry. Dobry.